Są te słowa, którymi Pan Bóg wita nas na początku tych rekolekcji. Te słowa, które mam nadzieję będą nam trochę towarzyszyć w ciągu tych dni, bo są słowami takimi podstawowymi, pytającymi nas o nasze powołanie. Te dwa czytania z Księgi pierwszej Samuela i z Marka, to jest powołanie Saula i powołanie Lewiego. Można powiedzieć dwa różne powołania. Jedno powołanie, które zaczyna się bardzo idealistycznie, super kandydat na powołanego, a skończył kiepsko. A drugi kiepski kandydat, a skończył dobrze. Oczywiście są jeszcze dwie możliwości, że można dobrze zacząć i dobrze skończyć, jak i źle zacząć i kiepsko skończyć. Ale dzisiaj dane są nam te dwa przykłady, te dwa powołania. Pierwszy to jest Saul. Słowo opisuje go w bardzo takich dobrych kolorach. Świetne pochodzenie. Słyszymy tutaj pięć pokoleń do przodu, nie, aż do Beniamina, i możemy sobie oczywiście dalej iść tą ścieżką, bo Beniamin, jego ojciec to jest Jakub, jego ojciec to jest Izak, jego ojciec to jest Abraham. No i wejść na ścieżkę świętego Łukasza, dojść aż do Adama, więc świetne pochodzenie, naprawdę człowiek wybrany i sam w sobie jest no, naprawdę uzdolniony, że jest i najpiękniejszy rzeczywiście, gdzieś już tam żyje mały chłopiec, którym jest Dawid, też o którym będzie powiedziane, że jest piękny, ale o Saulu jest powiedziane, że był najpiękniejszym, więc jeszcze piękniejszy od Dawida. Rzeczywiście wybrany, jeśli chodzi też o tą posturę, głowę wyższy od pozostałych w całym narodzie, a więc postać no, nietuzinkowa. Wybór, który może się wydawać tym wyborem idealnym. I Pan Bóg, jak to w zwyczaju Pana Boga, prowadzi go różnymi ścieżkami do tego, żeby go w pewnym momencie docisnąć, żeby go powołać, żeby go skonfrontować z tym wyborem, jaki Pan Bóg ma wobec niego. Że te wszystkie dary, które Pan Bóg mu dał, nie są tylko dla niego. To jest charyzmat. Charyzmat, jak wiemy, służy nie tyle danemu człowiekowi, co służy Kościołowi, służy wspólnocie, służy szerszemu gronu osób. Że to nie jest tylko moje, ja dostałem i nie zawaham się tego użyć dla siebie, tylko coś, co ma służyć też innym. I takim jest ten Saul. I w pewnym momencie spotyka się też no, na tyle, na ile mógł się spotkać w Starym Testamencie, z przedstawicielem Pana Boga, z Samuelem, z prorokiem, z tym, który jest widzący. I też Samuel mu mówi o tym jego powołaniu. Jak też, to jest takie ciekawe tutaj, co powiedział, że powiem Ci też wszystko, co jest w Twoim sercu. Że zrobił z nim no, coś, co myślę Pan Bóg będzie chciał robić też z nami w tych dniach. Żeby powiedzieć, co mamy w sercu. Że jeśli te rekolekcje mają być rekolekcjami, to no, musi być coś takiego, że spotkamy tego widzącego, spotkamy samego Pana Boga i że Pan Bóg będzie chciał nas dotykać w naszym sercu. Co jest w tym sercu? Jakie mamy myśli? Jakie mamy pragnienia? Jakie mamy, co jest ukryte w tym sercu? Myślę, że ten Saul w tym momencie to jest jeszcze taki człowiek bardzo przejrzysty. Za dużo mu Samuel w tym momencie nie mógł powiedzieć.
Nie? Był takim człowiekiem, jak go to słowo nakreśliło. Dobrym, kryształowym. Ale to jest początek tej drogi, którą Saul ma też do przebycia z Samuelem. Bo będzie tylko gorzej. Wiemy, że Saul nie pójdzie tą ścieżką dobra. Że Saul będzie krążył wokół siebie samego. Że to powołanie, które otrzymał, będzie czymś, co będzie musiało ciągle jemu służyć. Że on ciągle będzie krążył wokół tego, żeby to królestwo utrzymać, żeby swoją pozycję utrzymać, żeby likwidować tych, którzy ewentualnie mu na tej drodze będą przeszkadzać. I jak się pojawi Dawid, to cały swój impet potem, całe swoje życie poświęci temu jednemu zadaniu, żeby tępić tego Dawida. Jest powołany do tego, ma konkretną misję, żeby walczyć z Filistynami. Nie, po to Pan Bóg go powoływał, to było jego główne zadanie. A on zamiast z tymi Filistynami walczyć, czyli z demonem, czyli ze złem, to poświęca swoje życie na to, żeby tępić, szukać, prześladować Dawida. Taki jest ten Saul. I potem będzie miał dalsze te spotkania z Samuelem. I Samuel będzie dalej pełnił tą rolę, którą Pan Bóg mu przypisał. Tego widzącego, który będzie mówił Saulowi, to jest zło, to robisz źle, masz zrobić to, masz zrobić tamto. Saul nie będzie posłuszny. Będzie się już kierował swoimi własnymi zasadami. Samuel mówi, ale odczekaj, jak przyjdę, złożę ofiarę. Saul nie słucha. Bo względy ludzkie, bo co sobie ludzie powiedzą, bo ludzie zaczynają odpływać, jak u nas siostry ze zgromadzenia. Co teraz robić? Jakie piruety robić, żeby tylko ich utrzymać? I wchodzi w nieposłuszeństwo, wchodzi w to, że sam zaczyna składać ofiary. Przychodzi Samuel, zaczyna go napominać. Ale Saul nie jest otwarty na to, żeby przyjąć prawdę o sobie. Będzie się kłamał Samuela. Będzie się wymigiwał. Nie będzie robił tak, jakby, a idźmy razem, wyjdźmy razem, żeby ludzie nie zauważyli, że coś między nami jest. Nie jest w stanie nawet wtedy, kiedy słyszy słowo bardzo poważne o swojej śmierci, to nie jest w stanie odpuścić. Naprawdę powołanie, które zostało zniszczone. Jak się pięknie rozpoczęło, to mnie jakoś bardzo ujmowało, jak jest ten opis jego przodków, ale kiedy się patrzy dalej, to jest tylko jakaś rzeźnia. Bo Saul, jak wiemy, ma czterech synów. Trzech zginie razem z nim. Jonatan, ten, który miał być jego następcą, plus dwóch następnych, zostaje tylko Iszbal, który jest człowiekiem chromym, kaleką, ale tak się składa, że i tego syna, tych dwóch wojowników zabije, żeby zrobić według ich wyobrażeń przyjemność Dawidowi i wkupić się w jego łaski. Także wszyscy ci czterech synów Saula zostaje zniszczonych. Że jest dziura. Tak jak idzie ta historia w piękny sposób, jak Pan Bóg robi tą historię, na skutek grzechu Saula konkretnie, że ta historia zostaje zniszczona, złamana, że całe to pokolenie jest wyrwane. Owszem, zostaje ten syn Jonatana, Mefiszboszet, którym się potem będzie Dawid opiekował, ale to już jest jakaś taka kość ogonowa, to już jest takie coś, co pozostało, ale już takie chuderlawe. To jest Słowo Boże też do nas, nie pytając nas o nasze powołanie, co z naszego powołania zostało. Że to jest pewna retrospekcja też, którą daje to Słowo na powołanie Saula, ale też w tej retrospekcji my możemy się przeglądać. Co jest z naszego powołania? Może odnajdziemy się w tym, że rzeczywiście wchodziliśmy w to powołanie w sposób bardzo taki dobry, imponujący. Mieliśmy dobre intencje, chcieliśmy pójść za Panem Bogiem, to wszystko było czyste, wszystko było takie naprawdę zdrowe. No ale
co się dzieje, że potem już będąc w zakonie, że się do wszystkiego przyzwyczai, że już potem zaczyna walczyć o siebie, nic już mu nie można powiedzieć, nie można go zwrócić uwagi, nie można go przenieść, nie można mu nic zrobić, bo on już wie, zasadził się w ten zakon i koniec, kropka. I oczywiście, wiecie, o wiele łatwiej jest teraz popatrzeć i zobaczyć takich wokół siebie, nie? A taka siostra, nie? To, o, do niej to jest słowo, już tutaj się zasadziła w tej Warszawie 40 lat, 50, nie? Nie. Następne przenosiny to już tylko cmentarz, nie? Się ustawiła, nie? Łatwo jest zobaczyć u kogoś, nie? Ale trudniej jest zobaczyć też u siebie, że czy ja rzeczywiście jestem w tym powołaniu, czy zachowałem to, co Pan Bóg mi dał i pomnożyłem to. Nie, to piękno, które miał Saul. Piękno, które Pan Bóg mu dał. Że Pan Bóg jest naprawdę hojny, że teraz wiedział, jak się to skończy, to mógł go, nie wiem, zrobić bardziej kaprawym, jak i w naszym przypadku, nie? A jakby była bardziej brzydka, to może nie miałabym tyle grzechów dzisiaj z czystością na sumieniu, co mam. No, Pan Bóg cię zrobił ładną, a przynajmniej wydało się, że kiedyś taka byłaś, nie? Ile Pan Bóg takich rzeczy z nami zrobił? Dał nam inteligencję, a żeśmy ją zmarnowali na kombinowanie, jak tu coś zrobić, żeby się przełożona nie dowiedziała, jak pójść swoimi drogami, nie? Jak urobić przełożonych, żeby było, że to oni chcieli mnie tam posłać, gdzie ja pójść chciałem. Jest cała inteligencja, którą możemy zaprząc w różne rzeczy, które niekoniecznie służą teraz Bożej sprawie. A Pan Bóg, to jest niesamowite, nie? Że Pan Bóg naprawdę daje nam w obfitości. Patrzę na siebie i myślę, że Pan Bóg się pomylił, nie? Że gdyby Pan Bóg mi tego nie dał, tamtego nie dał, to może bym pewnych ścieżek nie przeszedł, może bym pewnych grzechów nie popełnił. A Pan Bóg taki był, że dał, wiedział, że taki jest, nie? Ja bym sobie, szczerze mówiąc, sam powołania nie dał, nie? Jak patrzę na to powołanie, co ja z nim zrobiłem, to się dziwię Panu Bogu, że miał taki pomysł, żeby mnie do kapucynów kiedyś lat temu, 40, powołać. No ale Pan Bóg taki jest, mój współbrat Tomek często mówi, że bo my mamy inną mentalność, aniżeli Pan Bóg, bo my to jesteśmy tacy oszczędni, tacy nam na minimum, nie? Gdybyśmy byli Panem Bogiem, to przecież byśmy takiego słońca nie stworzyli, nie? Tyle się energii, które się marnuje i nie, my to byśmy zrobili jedną wielką, energooszczędną żarówkę, starczyłoby, nie? Mamy taką mentalność, nie? Na minimum, na ile tylko trzeba. Patrzcie, Pan Bóg jest naprawdę, jak to patrzymy na nasze życie, jak jest rozrzutny, bo jest taki dobry. I taki był w stosunku do Saula, i tak jest też w stosunku do nas. I dzisiaj to słowo przychodzi jak zawsze, wzywając nas do czego? Do nawrócenia. Że nieważne, ile mamy lat, ile jesteśmy w zakonie i tak dalej, że to słowo przychodzi, żeby nam trochę otwierać oczy, żeby dzisiaj może salwować się z tej ścieżki, którą idę czasem jak Saul. Nie, że już wiem, jak to ma być. Nie, że mam taką postawę jeża, że już mam na tyle te kolce, nie, że wiem, że kiedy się nastroszyć, kiedy nie dopuścić do siebie drugiego, nie, siostry i tak dalej, że walczę o siebie. Nie, i to, wiecie, dobrze to jest, im człowiek starszy, tym bardziej tak jest, nie? Że to wszystko wychodzi potem tylko z człowieka. Jak trafiłem do Austrii, przez kilkanaście lat byłem tam, na misji, powiedzmy, to tam już było wtedy, bracia byli starsi, ale tam była tak zwana zasada rykowiska. Czterech, pięciu, tacy jeszcze 60-latków i każdy, ten ma tu klasztor, ten ma tam klasztor, nie? I jak te byki można było jedynie tak przerzucać z klasztoru do klasztoru, ale zawsze jako główny jeleń, nie? Czyli przełożony. I tak już nigdy komu, każdy się tolerował, ale
Czyli wszystko było, wszystko, karty były rozdane, wszystko było ustalone. Oczywiście to się skończyło, bo czas gra. Zależy jak na to patrzeć, na naszą korzyść lub niekorzyść. Nie? I Pan Bóg ma to ostateczne słowo do powiedzenia. Ale mówię to w tym kontekście, że Pan Bóg przychodzi do nas ze swoim słowem, obojętnie ile mamy lat, gdzie jesteśmy, żeby nas wzywać do nawrócenia. Wiecie, bo prawda jest taka, że jeśli możemy te rekolekcje jakoś odprawić, ale jak nas nie ruszy, to po kiego grzyba te rekolekcje, nie? Jeden z już nieżyjących, nie będę mówił kto, i mówi, że na rozpoczęcie rekolekcji mówi, że proszę sióstr, ale jeśli jest tu jakaś siostra, która nie chce się nawracać, to niech od razu, powiedział bardzo brzydko, żeby z tej kaplicy po prostu się oddaliła. I siostry były zbulwersowane, nie? A na to mówi, no ale to szkoda twojego czasu i mojego, nie? Jeśli się nie chcesz nawrócić, po co tu jesteś? Nie? Żeby odprawić, żeby odfajkować, że to tak ma być. Jeśli nie ma w nas tego pragnienia nawrócenia, to wszystko jest psu na buty. I dlatego to słowo Saula przychodzi dziś naprawdę z takim mocnym przesłaniem, że to jest początek tego jego powołania przez Pana Boga, początek tego spotkania z widzącym, czyli z Panem Bogiem, ale to słowo, które naprawdę nas, patrząc teraz na jego koniec, że nas wzywa naprawdę do nawrócenia. I oczywiście Pan Bóg nie byłby Panem Bogiem, który by gdyby nam nie dawał też o tej nadziei, że to nie jest teraz jakaś porażka, na którą jesteśmy skazani, tylko że jest ta druga odsłona, jest też Lewi, który startuje kiepsko. Nie? Ciekawe, że ma też tego ojca, ale to nie idzie dalej. Jest tylko ten Alfeusz i Mateusz. Koniec, kropka. Gdyby ta pozycja wyjściowa jest bardzo taka ubożuchna w przypadku Mateusza, więcej, że jest, jak tutaj to słowo mówi jasno, że jest człowiekiem grzesznym, jest skorumpowany, jest człowiekiem uwikłanym w pieniądz, zaprzedanym zaborcom, a więc no, śmieć społeczny i religijny to samo. I do niego przychodzi teraz ten nowy widzący Jezus Chrystus, który widzi o wiele głębiej. Jak Caravaggio pokazuje nas na tym swoim obrazie, że to, co jest pomiędzy tymi dwojga, że Chrystus jest w tym świetle, jest tym, który patrzy w świetle na Mateusza. I Mateusz rozumie to spojrzenie. I za tym widzącym pójdzie. I Chrystus mu też jak gdyby objaśnił to jego życie, powiedział, kim jesteś. Niewiele potrzebował. Wiedział, że jest po prostu draniem, że jest grzesznikiem, że absolutnie nie nadaje się do tego, żeby pójść za Chrystusem. Dlatego tym bardziej właśnie szokuje to, że w nim jest ta ogromna wdzięczność, nie? Którą my gdzieś często gubimy po drodze. Nie ta wdzięczność za powołanie. Tylko to powołanie staje się dla nas często właśnie takim krzyżem nie do zniesienia, nie? Że idę, bo muszę, nie? Że no niestety na kogo wypadło, na tego bęc, no i na mnie wypadło, no i jestem w tym zakonie, nie? No i teraz już, nie wiem, żebrać nie mogę, kopać nie mogę, żebrać się wstydzę, no to już trzeba tu siedzieć, nie? Ale no to jest jakaś tragedia, gdy w ten sposób traktujemy powołanie, bo Mateusz pokazuje zupełnie coś innego, nie? Tą ogromną radość, tą eksplozję fascynacji Chrystusem, nie? Że on jest no w tym momencie, ale myślę, że nie tylko w tym momencie, że jest tym, który zaraża innych tą swoją relacją do Chrystusa, tą osobą Chrystusa, nie? Że to jest u Mateusza no niesamowite. On się w tym Chrystusie zakochał. Nie patrzy, cała Ewangelia, jak się czyta tą Ewangelię Mateusza, najdłuższa Ewangelia, nie? Że nie umiał jak gdyby skończyć tego opisu o tym, kogo pokochał, kto go powołał.
i że to jest ta relacja, która żyje, to jest ogień. I to Pan Bóg chce też dawać nam. Dawać nam ten ogień taki. Nie? Mateusz pomimo lat, no bo był już staruszkiem, kiedy pisał swoją Ewangelię. Pewnie już był bardzo, bardzo dojrzałym człowiekiem. Ale ten ogień nie zgasł w nim, nie? Ta radość i wdzięczność za to, że został wyrwany z tego świata i mógł pójść za Chrystusem, że była do końca. Nie? Aż po moment, kiedy odda życie za Chrystusa w sposób męczeński. Że to jest to otwarcie nowotestamentalne. To jest to otwarcie, które Pan Bóg chce dawać nam. Nie? Że Pan Bóg tą łaskę chce nam dawać. I że to nie jest to, że teraz wypracujemy sobie teraz taką sztuczną radość, że będziemy, nie, ale tacy foklaryni, zawsze uśmiechnięci, nie, siostry, zawsze uśmiechnięty, nie, siostro od uśmiechu Pana Jezusa, no, taki predykat, że będzie mieć, no nie, ale że jest ta radość, jest z powołania, że naprawdę jestem szczęśliwa, że jestem tu, gdzie jestem. Bo taka jest prawda, że jesteśmy blisko Chrystusa, nie, że poszliśmy za Nim, że z tym Chrystusem możemy obcować dzień w dzień. Jesteśmy w czepku urodzeń siostry. Często myśmy się do tego przyzwyczaili, że często traktujemy to jak świni koryto nam się należy, nie, bo musi być msza, bo musi być brewiarz, musi być. No i jest. Ale to wszystko jest bez serca, nie? Taki zombie przyjdzie, zombie pójdzie. W międzyczasie zaliczy refektarz, żeby nie paść na korytarzu. No i, ale ty, czy o to chodzi? Ja myślę, że chodzi o wiele więcej. Chodzi o tą postawę Mateusza, nie, że być szczęśliwym. Ja mówię to i mam przed oczyma przykład naszego współbrata, świętej pamięci ojca Romualda z Krakowa. W wieku 90 lat zmarł, do ostatniego dnia spowiadał, do ostatniego, nie, od 6 do 8 siedział 2 godziny w kościele, jak zawsze przez wiele dziesiątków lat w Krakowie, bo był sekretarzem, potem już emerytem, ale codziennie te 2 godziny siedział, śniadanie i siedział w celi, czekał na księży, którzy tabunami przychodzili do niego i ich spowiadał. Nie, do ostatniego dnia. Nie, po raz pierwszy nie poszedł do kościoła, jak już umarł nad ranem. Nie, nagle upadł i już to była agonia. Także, a człowiek, który był przeszczęśliwy, nie, który zarażał nas młody tym entuzjazmem do zakonu, do życia zakonnego, do Chrystusa. Zawsze przydomek dziecko kochane, mówi do nas dziecko kochane, ale no, chodząca dobroć. Nie, taki, pewnie byście go też polubiły, bo miał takie zapędy trochę honorackie. Mówi, wiesz, dziecko, no, ale kto to ten habit wymyślił? Mówi, to takie dziwne. Mówi, jak to faceci, żeby chodzili, ale nigdy oczywiście, nigdy go nie widział po cywilu, ale takie miał przemyślenia swoje, nie? Że kto to widział, żeby faceci w sukienkach chodzili? Mówię, to sobie tak wymyślili. Mówi, to chyba ty młodzi sobie tak wymyślają, bo jakby mieli tyle lat, co ja, i musieli chodzić po schodach, mając laskę, to by takiego drugiego habitu nie wymyślili, nie? Mówi, a zresztą, kto to widział? Mówi, taki kaptur przy takim habicie, to mówi, to niepoważne. To jakby do marynarki ten kaptur przypostrygował, to takie trochę niepoważne. Nie? Ale miał przemyślenia takie, jakie miał na temat młody zakonnej, ale duchem człowiek przeszczęśliwy. Nie? I to nas zarażało. Nie, że jak miałeś przykład teraz, co to znaczy być, starzeć się i umierać w zakonie, to miałeś ten przykład żywy Romualda. I to jest, myślę, to, do czego Pan Bóg też nas powołuje. Coś, co cechowało tego Mateusza, to ten zachwyt za Chrystusem, który go powołał, i ta radykalność do samego końca.
Także odwagi, siostry, Pan Bóg też przychodzi do nas, dając nam to słowo też dzisiaj na rozpoczęcie tego czasu rekolekcji. Może, żeby zrobić sobie taką retrospekcję naszego powołania. Żeby popatrzeć na początki, jak to się zaczęło. No może zada sobie to trudne pytanie, no i co z tego zostało? Nie, czy chciałbym wrócić? Czy nie usłyszę tego słowa wyrzutu, które kieruje Chrystus do wspólnoty tego Kościoła pierwotnego, jak w Apokalipsie? Mam jedno, co tobie wyrzucam. Że straciłeś pierwotną gorliwość. Kościół pierwotny, który słyszy ten wyrzut Chrystusa. I może to jest coś, z czym się Chrystus do nas też może i zwracać, ale nie po to, żeby nas jakoś, nie wiem, kasować czy czołgać teraz, że tego nie mamy, tylko że On chce nam tą łaskę dawać.